Tak sobie z tym poradziłem. Nie przyspływałem tym razem, tylko robiłem płaskowniki i już tu mi skwierczy łożysko, znaczy tak puka. I nam schodzi. Bez problemu. Tak jak mówiłem, tu jest stożek. Zaraz powinno gładko schodzić, nie? I zobaczymy, jakie tam są symeringi. Symeringi zakupione. Tutaj mamy, to tuleje 70, a wewnątrz tu jest 95, czyli mamy 70 na 95, i te stare były takie, że jeden był 13, a drugi był 7, czyli co daje 20, i kupiłem, u nas takie są, dwa razy po 10, 7 nie było, mogłem kupić 13, ale wtedy mi druga dziesiątka nie weszłaby. Dwie dziesiątki, co daje 20. Teraz postaram się ładnie je tutaj wbić. Tutaj nie mamy aż takich dużych dołów. I tutaj akurat jeden z symeringów będzie pracował po tej bieżni, gdzie jest świecące. O, i ten drugi będzie pracował tutaj. Jeden będzie przepuszczał akurat dla tego drugiego olej, żeby się smarował, i powinno nie cieknąć. Właśnie o tym mule w tych hamulcach mówiłem. Odkręcamy tutaj te śruby i wymontowujemy to. Tutaj oczywiście odpinamy to cięgiełko. Tu już mam to zrobione. Tutaj muszę to poczyścić, ten szlam wymyć ładnie, później tą krawędź też. No więc przejeżdżam taką szlifierką z takim czymś, która mnie oczyszcza. Potem odpuszczam, nakładam silikon i składam. Mam te hamulce i tutaj sobie czyściłem, rozebrałem. Zmieniam sobie łożysko, ponieważ to jest 6309, ponieważ to huczy i ma delikatne luzy. A jeśli tego nie zrobię, to to koło zębate małe będzie drgało, będzie no, uginać się troszeczkę na tym łożysku i nie będzie dobrze współpracować z tym dużym i może mi to łożysko popsuć, prawda? A tak 40 parę złotych i mamy nowe łożysko, co uchroni przed zużywaniem się tutaj nadmiernym tego koła. Takie łożysko kupiłem i tutaj powoli mi to idzie, ściąga się. Tutaj ściągacz elegancko już podszedł. I tutaj sobie już to poczyściłem. Poczyszczę też te hamulce. Tu troszeczkę już poczyściłem. Zakupiłem też szereg symeringów i o-ringów. Najważniejszym uszczelnieniem dla mnie było to uszczelnienie, ponieważ było zużyte na tłoku, co użyłem. I jak widać, troszeczkę wystaje, nie wiem czy to zaobserwujecie. I powinien teraz podnośnik nie opadać. To nie było aż takie bardzo wkurzające to opadanie. Aczkolwiek wiedziałem, że to mnie czeka. A jak mam rozebrane, to 6,50 czy 8 zł to nie robi różnicy, a nie będzie opadał na podnosie, prawda? No i tutaj tu mamy stary, tu mamy nowy na to miejsce. Zakupiłem też dwa symeringi, właśnie zaraz zobaczę, w jakim stanie jest wałek i w zależności od tego dam albo dziesiątkę albo siódemkę. I wtedy nam ta warga będzie chodzić po gładkim, a nie po gruździe. Po zardzewiałym, no, po zużytym po prostu. No. Zużyłem sobie już tutaj uszczelnienie wałka. Po zewnątrz mi weszło ten o-ring, co kupiłem nowy i dałem siódemkę nową. I tutaj na razie sobie zabezpieczyłem taką śrubką i wygiętą podkładką, ponieważ zaczep dolny, widzimy, wchodzi i ten górny docięgna wchodzi nam, no, przykrywa nam trochę ten dekielek i dlatego nam nie wyskoczy. Ja na razie sobie tak zabezpieczyłem i
Zabieram się za... Dobra, jak złożyć ten podnośnik? Tutaj mamy na tym ramieniu mamy otwór na śrubę i śruby są z dziurą na drucik, który zabezpiecza nam. Na tym wałku jest otwór, to znaczy taki stożek, żeby ta śruba doszła i trzymała, żeby to ucho trzymało ten poziom tego wałka. A na tym frezowanym mamy znaki. Nie wiem, czy widać. O, tu jest ta kropka i tu jest na tym kropka. Możemy tylko wyjąć w jedną stronę, ponieważ tu jedna część jest grubsza. Tu są pięćdziesiątki. Pięćdziesiątki te tuleje z brązu takiego z dziurkami. Nie wiem, jakoś tego tuleja samosmarowna, coś takiego jest. A tu jest 55, nie? I troszeczkę tu jest dziwnie zrobione, bo żeby to wyjąć, trzeba zdjąć ten lewarek, ponieważ osłona od tego lewarka, o ta, uniemożliwia nam tutaj zdjęcie tego. No i troszeczkę to jest denerwujące, ponieważ tamtą stronę tylko można zdjąć, prawda? No cóż, tu w tym całym rozdzielaczu jakiś nie ma takich skomplikowanych rzeczy. No i jest jedyna taka nowość, którą ja widzę, czyli to takie dociążanie, czy jak to się nazywa, że jeżeli nam pług na przykład wcięgną, uderzy, to nam podnośnik podnosi i tu jest właśnie przez to jest ta dźwignia i tutaj nam steruje tym rozdzielaczem. I tutaj, tak jak dobrze na forum jeden z kolegów mówił, pod tym trójkątem jest właśnie przelot, czyli tu doprowadzamy olej i on nam przechodzi, tam są trzy otwory. Jeden jest powrót i jeden i drugi jest po prostu takie przejście, tu taki garb jest na tym, przez to przejście przechodzi przez ten olej, prawda? I tutaj będę te symeringi wkładał, żeby nie miał już wycieków. No i oczywiście tutaj muszę pozabezpieczyć tymi drucikami. Udało mi się rozebrać drugą stronę. Jak widać, sam tylny korpus sobie tutaj stoi na tej podstawie. Dość to śmiesznie wygląda. Taki mały korpusik. Coś takiego. Po jednej i po drugiej stronie nie ma tej obudowy zwolnicy. I teraz tak, po tej stronie jest blokada mechanizmu różnicowego. Mamy w oddali to. O, to wewnątrz co jest. Zasprzęgla się to z tą częścią. I jak widać, może bliżej podstawie, o, jak widać, no nie ma żadnych uszczerbków, nawet zadrapań jakiś. To działa w ten sposób, że teraz tutaj pokażę, o, po tej pochylni, o. I to nam wysuwa to. Oczywiście to jest zamocowane w tym wycięciu. O tutaj. O. No i cóż, to samo. Ta sama praca co z tamtym. Z tym, że tutaj jest to. To nam niczym nie przeszkadza. Możemy sobie zdemontować to bez problemu. Ale ja bym to musiał chyba tak demontować, tylko tą stopkę chyba sobie przekręcę w tą stronę i. O. I już nam tutaj nie przeszkadza do wymontowania, żeby sobie oczyścić te hamulce. No i tutaj powoli będę już, jak to skończę, to. Tu sobie powyczyszczam to, ten silikon stary, będę składał, najpierw sobie złożę
boki, później górę. No i oczywiście spróbuję tutaj zobaczyć, jak z tym mechanizmem różnicowym, czy można troszeczkę przybliżyć to koło. Luz nie jest za duży, ale mieści się w takich granicach, że jeszcze można trochę podregulować. Zobaczymy, jak z tymi podkładkami, co ile one są. Zrobię sobie ze 3 próby i zobaczymy, która nam tam jaki wynik da. I będzie za ciasno, to oczywiście sobie tego zaniecham. Rozebrałem sobie tutaj mechanizm różnicowy. Wyjmowałem go, ponieważ chciałem sobie to wyczyścić na dole, a to mi wiele ułatwiło. Przemyłem sobie troszeczkę i tu akurat jest takie korytko, które tutaj jest niżej. O. I to nam wszystko tutaj ściekło. Wymyte ładnie jest. Mechanizm różnicowy wyjmowałem, ponieważ chciałem sprawdzić te podkładki. Tutaj wkłada się palec i przesuwa się, patrzy się, czy nie ma nadmiernego luzu na tych satelitkach. No i tutaj jest w granicach błędu, nie ma dużego otako. I patrzymy, ile tutaj można też tak naocznie sprawdzić sobie jakość tych zębów, czy nie ma żadnych tam wyszczerbień. I tutaj zaraz zabiorę się za tutaj regulację tego. Zobaczymy, może zostawię tak jak jest, a może troszeczkę go zniweluję. Rozebrałem sobie drugą stronę. Tak to wygląda. No i tutaj z tej strony mi ciekło. Tutaj widać, że jest wargi są wycięte. Wypracowane, ponieważ są kwadratowe. Może jakoś takie ujęcie zrobię. Nie zobaczycie tego. Po prostu tu, na tej pierwszej wardze jest powierzchnia płaska. Nie ma tego dzióbka, takiego stożka trójkąta, który nam uszczelnia. No tutaj jak widzimy, mamy jeden symmering, który jest ma 13. Dwie wargi ma, jedną tą olejową, drugą tą na kurz. I tą siódemkę. Obie są wytarte dość mocno. Ponieważ tutaj dużo brudu się napchało. O tak, może pokażę, widać. I teraz sobie je wybiję i wymienię na... Hamulce tak wyglądają. Są dwie tarcze na jednej stronie i dwie tarcze na drugiej. I te metalowe przykładki. Już sobie to wymyłem. I tutaj zmieniam sobie to łożysko, tak jak z tamtej strony. Kraśnickie. Tu już mam złożone, przygotowane, otłuszczone. I aby złożyć, to też sobie poczyszczę. No i składam. Najpierw wkładamy tą rurę, która jest tutaj po obu stronach spęczana, znaczy zaciskana jest. Potem jest to ten taki zabezpieczenie, takie dwa półksiężyce. I potem nakładamy tutaj to koło, zębatę. I tu w tym kole jest ten rowek. Po drugiej stronie go nie ma, więc nie możemy zamienić. I w tym rowku nam się chowa to zabezpieczenie. I dzięki temu nam tutaj ta półoś nie spada, ponieważ ona się wypiera tam o dolne łożysko. I cóż, troszkę się boję tutaj z tą blokadą, czy to nie nastrączy jakichś problemów z zamontowaniem tego, ale mam nadzieję, że wszystko się... Dobra, zabieram się za składanie, tu wszystko już mam porobione. Posmarowałem się silikonem, trzeba pamiętać, że to warstwa ma być bardzo malutka, ale rozciągnięta na całej tu długości, ponieważ jak jeżeli dwa elementy dobrze dopasowane powierzchniowo przytkną, to i tak wyrzucą na zewnątrz i wewnątrz ten silikon, więc nie ma sensu marnować go, żeby taka niepotrzebnie tutaj wstęga wyszła. Podstawiłem sobie coś na ten desen i spróbuję sam wstawić to. Tutaj muszę pamiętać, żeby tym wycięciem tutaj i no zobaczymy, śruby mam naszykowane, to już poczyszczone, zobaczymy, czy mi się uda. Założyłem już dwie strony i tutaj muszę powiedzieć, najgorzej jest z tą stroną, ponieważ jest ta blokada, tamta druga strona, ona po tych klockach dosunąłem i elegancko wlazła, przekręcona,
kluczem denometrycznym dokręciłem. 75 Nm chyba dałem, bo to jest M8 utwardzana dziewiątka, więc powinno być dobrze. Kluczem też dokręciłem tutaj te osłony tych łożysk i simmeringów, to zatrzyma piastę. I tutaj będę chciał, bo zakręciłem już hydraulikę. Już mamy tutaj na trzech śrubach to. O, to jest to. I tu już podłączyłem. Przyczyściłem sobie znowu filtr. I teraz mogę się zabrać za wlewanie oleju, ponieważ podnośnik mam tam. I podnośnik będę mógł założyć po naleniu oleju, ponieważ tu jest taki mały korek. Jak będę chciał 45 litrów nalać przez ten mały korek, to mnie szlak trafi. A tak sobie będę lał olej prosto do skrzyni. O. I będę mógł sobie tu rozlewać do środka. Silikon powinien już związać, nie powinno być wycieku. Na razie naleję troszeczkę i zobaczę, czy gdzieś nie popełniłem jakiegoś błędu. Tutaj może będę sobie, chociaż nie, ostatnio jak wymieniałem, znaczy czyściłem ten filtr, to nie musiałem tutaj nalewać oleju, żeby odpowietrzyć, ale w sumie tu był olej. Zobaczymy, może wystarczy tylko tutaj popuścić, żeby ten olej nam z tej grubej rury, żeby nam tutaj do tego filtra dopłynął. Jak nie, to będziemy zalewać pompę, to nie jest aż takie straszne. Zaraz będę pokazywał, jak będę nalewał olej, bo będzie to dość widowiskowe, 45 litrów nalać, o tako na hura. A więc spróbujemy trochę nalać oleju. Kanister mam 30-litrowy. Zobaczymy, jak nam pójdzie dolanie oleju. Nalejemy trochę. A jeszcze się upewnię, czy zakręciłem korek spustowy. Dopiero by było. Ale korek tak, korek tu mamy zakręcony. Tu jest pouszczelniane. Się wydaje, że możemy lać. Trochę, no nie takie trochę, tu widzę, że olej przelewa się już do skrzyni biegów. A widzę, czyściutko jest, świeci się aż. No i tutaj zaraz będę patrzył sobie, czy będę miał jakichś wycieków. Wszystko będzie widać. Wycieków nie powinno być. Aczkolwiek no, jestem człowiekiem i mogę jakieś tam błędy popełnić. Myślę, że mogę lać dalej olej. Wszystko spiernicze do skrzyni biegów. Jest bardzo pojemna, tutaj mało co zostaje.
Nie wiem, czy to widać. Nie wiem bardzo, jak przestawić. Może tak. Może lepiej będziecie widzieć. Dobra, teraz powinniście lepiej widzieć, jak się nalewa olej. Się wlewa olej. Się wlewa olej z pojemnika. Na razie sucho. Na razie sucho, nic nie widać, żeby ciekło. Więc można lać spokojnie. W sumie 45 litrów. Trochę się zejdzie z tym laniem. Wszystko zalane jest w oleju, jak widać. Poziom jest dość wysoki. Tu mam bańkę 30, więc na razie mamy 30 litrów. Prawie już. Tak. 30 litrów. 30 litrów oleju wylałem. Jest dość wysoki stan. Bo tutaj już mamy mechanizm różnicowy praktycznie zakryty. Tak, zakryty. Hamulce też już mamy zalane. Skrzynie biegów od wałka WOM też. No i cóż, teraz poczekam troszkę. Aż to się wszystko tam przeleje. Na razie nie widzę żadnych wycieków. Nie ma wycieków. To dobrze. Dobra, poziom jest taki. I to na razie 30 litrów. Dość sporo, ale to duży traktorek, więc musi być i dużo oleju. Wskaźnik tutaj mamy. Oczywiście na wskaźniku pewnie jeszcze nie będzie nic widać, ale zobaczę sobie. Tak, nic. Nic nam tutaj nie pokazuje. Dobra, nalałem oleju. Weszło chyba 45 litrów. Na miarce jest maksymalny stan. I tak tu się tu przedstawia. Czyli tutaj mamy praktycznie skrzynię od biegu wałka WOM. Jest praktycznie przykryta całkowicie. Mechanizm różnicowy, ten duży talerz jest w połowie, może trochę więcej niż w połowie. Tamto jest zatopione. I cóż, nigdzie wycieków nie widzę. I tak obrazowo patrzę, stan w skrzyni tutaj całej biegów i tej tylnej części, gdzie jest mechanizm różnicowy, odpowiada, tak mi się wydaje, odpowiada temu gdzieś. Czyli jak zalewamy, to nam tyle nachodzi, że elegancko ten filtr pokrywa i pompa wtedy elegancko ma zassać olej. Wycieków na razie nie ma, nie powinno być. Bardzo bym chciał, żeby nie było. I teraz podnośnik będę sobie zakładał. Tutaj już praktycznie złożyłem podnośnik. Dość ciężki, dość ciężko to
się zakładało, podokręcałem te śruby dookoła i tutaj mam ten odpowietrznik, sobie go przeczyściłem, on tutaj się znajduje. I cóż, osłonę jeszcze z tyłu na ten system dociążania, czy nie wiem, jak go tak fachowo nazwę, chyba dociążanie, no. Tamtą osłonę, co od Władimirca sobie zaadaptowałem. No i koła. I zabieram się potem za przód. No oczywiście muszę odpalić, zobaczyć, czy wszystko jest. Skończyłem już z tyłem. Zostało mi jeszcze tutaj te zaczepy pozakładać. Tutaj te mocowania do ciągnięcia. I na razie nie będę tyłu zakładał, czy tych błotników. Olej jest maksymalnie. Troszeczkę jak włączyłem traktor, troszeczkę musiałem dolać, ponieważ nie wiem, troszeczkę hydraulika wyssała. No i też włączałem biegi, wszystko działa, podnośnik też, więc nic nie spartoliłem, wszystko się udało. Obrócę sobie traktorek jutro po założeniu kół odwrotnie, żeby tył stał tam bliżej ściany i biorę się za przód.